Witajcie w czwartej części moich przygód z tym oto rowerem. To jest rower. W poprzednich odcinkach zajmowałem się oczywiście sprawdzaniem, jakie są jego osiągi przed. Później zająłem się jego totalną rozbiórką. Później zająłem się problemem kół. No i serwisem sterów. A dzisiaj ważny dzień, bo otóż dzisiaj zajmiemy się napędem. Jak zapewne wiecie, napęd był usmarowany smarem grafitowym. No, genialnie. Był uwalony smarem grafitowym. Także dzisiaj będzie robota brudna. I żeby nie uszkodzić sobie i nie ubrudzić sobie swoich łapek, założę rękawiczki. Rękawiczki lateksowe. Takie sadomaso dla rowerzystów. I w przypadku takich właśnie brudnych robót polecam sobie założyć takie oto rękawice, żeby uniknąć problemu później z doczyszczeniem sobie rąk. No chyba, że lubicie być brudni, to już wasza sprawa. Łańcuch przez kilka dni pływał sobie w benzynie ekstrakcyjnej, więc mam nadzieję, że już coś z niego zeszło i nie będę miał problemu, żeby go wyczyścić. No ale to się okaże w praniu. Zobaczmy. I teraz uwaga, uwaga, bo oto nadchodzi słoiczek. A w słoiczku mamy benzynę ekstrakcyjną, a w środku jeszcze łańcuch. Na pierwszy rzut oka nie wygląda źle. Jest już taki na w miarę czysty, ale czas go wyciągnąć. Widzicie, jakie mam ręce? Dlatego sobie założyłem rękawice. Dobra, teraz wycieramy. No i oto jest w miarę czysty. Jeszcze go tam pewnie jeszcze trochę doczyszczę, żeby nie było problemów. Ale teraz zauważyłem fajną rzecz, bo to, jak mi się wydaje, to jest łańcuch Shimano. No wygląda, oznaczenia wyglądają dość łudząco podobnie do Shimano, bo tu mamy na przykład zaraz, żeby było, o, tu mamy oznaczenia Ultra Glide i CN UG50. Tylko problem jest z tym, że tu mamy jeszcze jakieś WJ. Nie mam pojęcia, co to jest za określenie, ale mniejsza z tym. Druga dobra rzecz. Łańcuch nie jest zardzewiały. A to wszystko zasługa smarowi grafitowemu, który pięknie zakonserwował ten oto łańcuch. Także jestem bardzo zadowolony. No i możemy przystąpić do dalszych prac. Przechodzimy do wolnobiegu. Wolnobieg też jest usyfiony, także też trzeba go wyczyścić. Dobra. Wolnobieg jest tak w miarę wyczyszczony. Dobrze. Następna sprawa. Suport. Suport jest tu dość specyficzny. No bo jest tani. Żeby go odkręcić, trzeba użyć śrubokrętu, młotka i walnąć kilka razy i się będzie odkręcał. No. I
po odkręceniu widzimy, że tutaj jest wianuszek, łożysk. A jak tam dalej spojrzymy, to zobaczymy, że z drugiej strony jest dokładnie to samo. Tylko że niestety, jak już wspominałem, tam nie ma dojścia. No, znaczy nie mogę odkręcić korby, a skoro nie mogę odkręcić korby, nie mogę też odkręcić suportu z drugiej strony. Z drugiej strony jest to inaczej rozwiązane, bo są tutaj dwa nacięcia. No i to trzeba po prostu odkręcić. Uwaga, uwaga! Aktualizacja. Jak widzicie, nie ma tu korby. To znaczy, że udało mi się ją wyciągnąć. Jako dowód pokazuję. Tu korba wyciągnięta. Tu udało mi się. Jak mi się to udało? Proste. Śrubokręt, młotek i napierniczałem, ile fabryka dała. I udało się. Jest. Na szczęście nie będę musiał się z tym pieprzyć i wystarczy, że wykręcę to. Sukces. Jest. No, serwis suportu za nami. Jak widać, kręci się dość nieźle. Ale to też z tego względu, że
trzeba było ustawić taki minimalny luz, jak to w przypadku kurek bywa. Szkoda, że tego nie ściągnąłem wcześniej, bo tak to bym zamontował normalny suport i nie byłoby z tego problemu, bo jak zauważyliście, ustawienie luzu tym akurat suporcie jest piekielnie trudne. A, jeszcze jedna najważniejsza rzecz. Kapselek. Pyk. I jest skończone. No i przyszła pora na to czyszczenie przerzutki. Szczerze powiedziawszy, to wygląda przerażająco. Jak to miało dobrze działać, nie wiem. Tutaj też na sprężynie jest niezły bałagan. Mam nadzieję, że to się da fajnie wyczyścić. Niestety nie da się tego rozkręcić, ale jakoś sobie damy radę. O, i jakby ktoś się zastanawiał, oryginalna przerzutka Shimano. No jak widać, napęd jest już założony. Nie wszystko poszło tak jak chciałem, bo na przykład o ile odkręcenie wolnobiegu było bardzo łatwe, o tyle już dostanie się do środka było praktycznie niemożliwe. Waliłem za pomocą śrubokrętu i młotka, różnych ciekawych narzędzi, ale niestety nie dało się. Nie jestem z tego powodu zadowolony, rzecz jasna. Ja wolę, jak wszystko jest takie tip-top, no ale niestety w przypadku rowerów, które widziały smar tylko w fabryce, no tak to niestety bywa. Tak więc mamy skończony napęd, mamy skończone koła, mamy skończone stery, więc pozostaje nam nic innego, jak zamontować, jak to się nazywa ładnie, kokpit. Czyli siedzenie, tam różne takie, gripy, nie gripy. Aha, no i oczywiście trzeba założyć linki i pancerze. Mam nadzieję, że dzisiaj przyjdą. No i oczywiście opony i dętki. No i to by było chyba na tyle.
No, będzie oczywiście trzeba wyregulować przerzutki. Mam nadzieję, że to łatwo pójdzie. No i jazda w teren. Zobaczyć, jak to się sprawuje. Mam nadzieję, że dobrze. No, to z mojej strony oczywiście na tyle. Zapraszam do kolejnej części i oglądania całego mojego kanału. Nie zapomnijcie zasubskrybować, tak dobrze wyszło, mojego kanału, żeby obejrzeć, jakie będą efekty mojej ciężkiej pracy. Także liczę na Was. Trzymajcie się i do następnego.